Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Mitrandir i witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed 4. Tak, poza odcinkiem sobie wykonałem tą poprzednią misję morską oraz zdobyłem sobie chyba z dwa forty. Ten tutaj, obok Nassau i tutaj suchą tortugę. I właśnie tam też wykonałem misję i teraz jest misja właśnie z tego fortu Zatop Hiszpańskie Statki 3. Jest to bardzo łatwa misja. Dobra, musimy sobie znaleźć jakieś hiszpańskie statki. O, hiszpański, proszę bardzo. Jedziemy. Też kawki nie ulepszyłem, ale zebrałem sobie trochę surowców, tak. Teraz mu potrzebuję 200 albo 300 metalu, nie pamiętam. Żeby działobuktowe sobie kupić nowe i w folgierze. Więc na razie zrobimy sobie tą misję morską, bo za misje morskie, jak zrobimy wszystkie misje morskie, to dostajemy teraz złote pistolety, tak. Które zabijają wszystkich na jeden strzał. Więc się opłaca. Fajne, szanta oczywiście w tle. Bo podmuch dostaliśmy. O, tam jest blokada, jak widzicie. Są takie miny. W ogóle to jest śmieszne. Wyspa kotów. Pamiętacie, tam była ta misja z plantacją. I już. Możemy go w sumie zająć. Będzie przy okazji trochę walki, trochę będzie ciekawiej. Dobra. Przecież może wszystkich z Folgierza wyzwałem. Czterech i piąty tam. Dziękuję. Dwoma strzałami. Nawet nie musiałem opuszczać pokładu. Tam. Co w dzisiejszym odcinku pewnie się zastanawiacie? Myślę, że ruszymy. Nie, po co zrobiłem go do flotu. No w sumie, niech będzie. Ruszymy z kolejną misją, tylko nie pamiętam gdzie ona była. Bo dość dawno tego nie robiłem. Teraz znajdziemy, gdzie mamy następną. Jestem ślepy, bo nie widzę. Ej, no ale serio, nigdzie nie widzę nowej misji, nie? Dobra, na mapie. Ej, na mapie też nie ma. Aha, bo mamy, dobra, już wiem czemu nie ma. Wszystko za to, już pan się statki na mnie zaliczyło. Wiecie co? Robimy taki myk. Nie wiem czemu tą misję nam. Wyjdziemy z tego wspomnienia. I pójdziemy w normalną misję, bo nie wiem czemu zatopiłem, przecież to był hiszpański szkuner. Ale dobra, zrobię to najwyżej poza odcinkiem, to są takie misje, rozumiecie. Poprzednia była tam obroń, fregatę, nie wiem czy to chyba tak, to była ta poprzednia co wziąłem. Właśnie, stąd wziąłem tą misję. Dobra, teraz sprawdzimy gdzie jest następny główny quest. Kingston? Tak, Kingston, no to idziemy do Kingston. Musimy znaleźć mędrca. Więc misja się zapowiada ciekawie. Już mi się przypomniało, jaka teraz. Musimy się spotkać z Jamesem Kidem, w ogóle w bardzo ciekawym miejscu. W sumie mogłem się od razu przenieść do tego miejsca, nie pomyślałem o tym. Ale zobaczymy. Sorry za tam jakieś dźwięki w tle, ale kanaryk mi śpiewa. A na szczęście jest w drugim pokoju na balkonie, ale to jest za oknem, więc jak to będzie co słyszeć. Cały czas coś mi tu łazi, ale no trudno. Głupota to głupota. Tak, musimy się spotkać z Jamesem Kidem, mianowicie na wiatraku. Więc kolejne przenoszenie animusowe. O,
Możemy sobie pochodzić, pokręcić się w miejscu. No, zapisywanie. No. I jesteśmy na wiatraku, żeby było śmieszniej. Ładny widok w ogóle stąd. Rozpocznij misję. Wouldn't you prefer meeting in a pub? I came to Kingston chasing a target. Getting pissed ain't a priority. We could work together on this, you know. It's Lawrence Prince you're after. I want his prisoner. We're after the sage as well, Edward. Careful who you cross. May the best man win. There's guards patrolling that property from end to end. Looks to me like they use bells to signal trouble. See there? We'll want to disable those before pushing too far. With so many men about, we can't rely on stealth alone, so... I'll do what I can to distract and draw their attention, giving you a chance to cut them down. Ready? Your name's not James, is it? Not most days. Come on. No tutaj ciekawe, jak powiem, odkrycie. Że James Kidd nie jest Jamesem Kiddem. If you see Prince before I do, kill him and there'll be a bit of coin in it for you. All right. Damn, man. How is it you're a woman? Christ, Edward. Is that something that needs explaining? Mamy robotę do wykonania, właśnie. Dużo strażników, bardzo. Dobra, weźmiemy tego. Po cichu. Kurde. Jest, nie założyli mnie. Niech to. No ale trudno. Wow, wow. Niech to, no. Mamy przerąbane. Nie wyszło mi tak, jak to chciałem. Ale już trudno, nic nie poradzę. Trzeba ich wszystkich porozwalać. Wow, ale mam mało życia. No, pięknie to wyszło. Niepotrzebnie tam tego zabijałem. Trudno. Dobra. Musimy to zrobić jeszcze raz. Pomału. O, możemy się stąd rozejrzeć w sumie. Zwodnica jest tam. Przejdziemy tak jak to było. Można by tych dwóch siłaczy zabić po drodze. Ale nie będzie to łatwe. Albo mam pomysł. Skoro i tak jest... Czekajcie, skoro to jest misja dodatkowa. Uśpi strzelców i strzałki przeciwko siłaczom, tak? No to już wiem, co zrobimy z tymi siłaczami. Jedna. Dobra, mamy dywersję. Zdążymy? Niech to. Nie zdążymy. Ale ty i tego zabijemy sami. Dobra, walczą tam dalej, walczą. Spanish element come up here for a visit. Torres or something. You didn't hear what happened? He was attacked by a couple of Dobra. Brigands on his way here. Buccaneers or Jesus. Trzeba się zająć tymi strzelcami. Niech się zatrzyma, lepiej trafiony. Ajajaj. Dobra. Niedobrze, niedobrze. Dobra, musimy go rozwalić. O, jak ktoś chce... Dobra, mamy to. Przerąbane mamy. Tu jest wyciąg. No weź się puszczaj. Je, ale fart. No co jest?
Ja nie wiem, czemu nie mogę ich zblokować. To koniec już chyba. Je, ledwo. No, czemu nie skontrowało? O, ale w ogóle spadłem. Bez nadzieja z tą misją. Ja to trochę to zbyt gwałtownie robię. Trzeba po kolei pomału wszystkich wykańczać. Cholera. Dobra. Jeden. Tamta dzwonnica jest już gotowa, więc możemy iść do następnej. My mamy teraz szybką okazję. Tej dwóch możemy zostawić. Ło. Tych trzeba by zlikwidować, tylko... Dobra, robimy to tak. Niech się wytłuką. Zobaczymy, niech, jak oni będą się tam bili. No chodź tu, chodź tu. Dobrze. To było dziwne, że sam mnie nie zauważył. Ale mnie usłyszał. Niech to. Kto znowu chce dzwonić? Musimy zabijać wszystkich, którzy chcą dzwonić dzwonami. Dobra, trzeba uśpić tego strzelca. Dobranoc. Szybko. Dzwonnicę. Dobra. Dzwonnica zniszczona. Ten nam tutaj nic nie zrobi. Ale nie mogę strzelić. Musimy wykonać sobie tego. Dziękuję. Dobra. Nie wiem, czy mogę do niego strzelić w sumie. A ten. W ogóle ten strzelec wisi w powietrzu, nie? Dobra, muszę go jeszcze raz uśpić, niestety. I na górę. Ech, puszczaj się, przecież jest drabina. Dobra. Niestety nie ma broni. Jak tam z misjami dodatkowymi? Jeszcze sobie szybko sprawdzę. Wskaźnik postępu. Dobra, jeszcze po jednym. Jeszcze dzwonię tam, dobra. Przejdziemy sobie tu. Droga po dachu zawsze dobra. Ło. Dobra, on nam nic nie zrobi. Ciszymy go. Dość skutecznie. O, ścinka. Stand still. Ło. Kurde, przyjdą tu. Jest, idealnie. Chodź. Nie mam czasu się z tobą bawić. Dobra. O, tam jest siłacz. Trafimy go. Trafimy. Dobra, jeszcze jakiś strzelec. Jest strzelec, ale za daleko. Uda nam się wskoczyć do siana? Uda. Weźcie się pozabijajcie.
Dobra, prawie. Prawie mi wyszło. Nie zauważyli? To już było dziwne, ale ten widział, gdzie poszli. Tego strzelca trzeba szybko unieszkodliwić. Dobra. Ło! Dobra. Kto chce alarm? Dobra, teraz musimy się z nimi trochę pobić. I ostatni. Dobra, jeszcze szybko tego strzelca. W ogóle prawie sobie myszkę wyłączyłem przez chwilę. Po prostu chcę tę misję dodatkową zrobić, dlatego tego strzelca chcę trafić. Tu w ogóle skrzynka. Dobra, stąd chyba go będę mógł trafić. No zaś, no. Co przejdę, to on idzie w drugą stronę. No wyjdź. Dobra. I rozwalamy dzwonnicę. I pięknie. Teraz będzie fajna akcja. Stand your ground. Please, I've been shot. I need aid. Christ, Thompson, look at her. She's hurt. Dreadfully, sir. I'm poorly. All right. I'm faint. Take an arm, lass. Bless you, lad. No taka trochę. Na litość. Posiadłość Laurensa Prince'a. Tam jest oknie, widzicie. Ja wiem, gdzie jest Laurens Prince, więc to nam trochę łatwiej zadanie. Bo już wiem, gdzie go szukać. Nie wiem, czy to było mądre, ale... Możemy sobie wejść na punkt synchronizacji. Nam powinno trochę łatwiej zadanie. Dobra, synchronizujemy sobie teren. I teraz możemy się spuścić i wejść do tego pokoju. Wydaje mi się, że tam była skrzynka. Nawet słyszę skrzynkę, więc... O, teraz nawet widzę. Dobra. No, poszło szybko. Tylko niestety ktoś mnie zauważył. Ale nie szkodzi. Wow, co ty tu robisz? No, przeładujemy szybko, bo... O kurde, ktoś tam biegnie do dzwonu. Niech. O, niedobrze. Dobra, staniemy do walki. Gdzieby tu iść? Dobra. Gdzie są ci strzelcy? Tam. Aj. O. Będzie zabawa, coś wam powiem. I jeszcze dwóch. Ło, ale mi kamera się zmieniła, ledwo go zauważyłem, kurde.
Tyk, tyk. Dobra, nos. Dobra, tam jest Lawrence Prince. No ma pewnie naboje. Właśnie, strzelca. Teraz musimy zejść w dół. Albo nawet nie. Ja już myślałem, że spadnie. Dzwon. No, zabiłem go. I hang over me like a leering crow to see an old man suffer. You've caused no small portion of suffering yourself, Mr. Prince. Retribution, I suppose. You absurd cutthroats and your precious philosophy. You live in the world, but you cannot make it move. You mistake my motive, old man. I'm only after a bit of coin. As was I, lad. As was I. O, i nasza misja wykonana. I found your man. I remember you, the Templar from Havana. I'm no Templar, mate. That was just a ruse. We've come here to save your ass from this slaver. Save me? I work for Mr. Prince. Well, then he's a poor man to call master. He meant to sell you out to the Templars. Oh, you can't trust anyone, it seems. I trochę nam ogłosił alarm. Nagle tyle żołnierzy. Tak, trzeba uciekać. To jest taka trochę pomoc właśnie, żeby po tych drzewach. Chociaż ja wiem, że bez drzew też można w to przejść. Ja to zawsze normalnie przebiegałem między nimi, ale jest trochę trudniej. Aż. Po prostu idziemy i spodziewam, mijamy wszystkich żołnierzy. Bum. Krowy w ogóle, widzieliście? Pierwszy raz je tu widzę. O, ten jest mój. O kurde, ale się wpakowałem. Ło! O, niech to. Stań się anonimowy, to nie będzie łatwe. Chociaż może będzie. Panowie bardzo mi chcą pomóc, prawda? No właśnie, o to mi chodziło. Dziękuję. Może minę tych strażników. Gdzie ja w ogóle biegnę? No, w ogóle punkt synchronizacji. Jakieś mi się tekstury zbagowały tu. A, tu jest magazyn w ogóle, dobra. Jak już tu przyszedłem, to sobie synchronizuję ten teren. Bo weszłem zupełnie nie wiadomo gdzie. Dobra, musimy się spotkać z Jamesem Kidem. Serio, z powrotem. No, moi ludzie. Właściwie jeden. Chyba reszta nie przeżyła. No, dziękuję. Kapitan. Keep them busy. Get 'em, lads!
Jak blokuje? Bastards on the sights. After. Dziękuję. Już cię nie potrzebuję. Dobra. Będę musiał sobie trochę uzupełnić zapasy amunicji i tak dalej, ale damy radę. Kasę mamy. I idziemy do Jamesa Kidda, nie Jamesa Kidda, którego w ogóle tu nie ma, ale nagle się pojawi. Lost your man again, did you? Aye. Roberts is a devil with a queer aversion to kindness. I suppose that's two men I've lost today. So, what's your real name, lass? Mary Reed to my mum. And them I call friends. But not a word of it to anyone. Or I'll unman you as well. Tak, i wspomnienie ukończone. Była bardzo fajna misja. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Więc żegnam was, Mithrandir. Na razie. Vittoria agli assassini.